Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomark przy stacji Metra Stokłosy, jak prawie co tydzień. Trochę nas nie było, ale, ale znów jesteśmy. Proszę Państwa, tak się składa, że dzisiaj mam do zaprezentowania swoją książkę. Książka nazywa się Święty Stanisław, Biskup i Męczennik, Historia Prawdopodobna. Tak jak to wielokrotnie pisałem, nie mam obsesji na punkcie świętego Stanisława, ale dawno temu coś w moim mózgu powiedziało, że mam pisać o świętym Stanisławie. Nie wiem co to było, ale trzymam się tej wskazówki. To jest takie podsumowanie wykładu, który ja wygłaszałem u Ojców Karmelitów we Wrocławiu przez kilka sezonów, plus informacje, które tutaj koledzy mi podsunęli, a także ja sam sobie znalazłem, dotyczące okoliczności politycznych towarzyszących tak zwanej sprawie świętego Stanisława. Proszę Państwa, ponieważ to nie będzie pierwsza książka z takiej serii o świętych, ja chcę powiedzieć, jakie są założenia tego projektu. Chodzi o to, żeby ukazać świętych męczenników kościoła w kontekście tego, co było ich rzeczywistością polityczną. Nie unikniemy tego i nie uciekniemy od tego. Jeżeli ktoś uważa, że da się opowiedzieć o świętych Kościoła bez polityki, niestety błądzi. Dlaczego święty Stanisław? Dlatego, proszę Państwa, że sprawa świętego Stanisława jest ciągle świeża i żywa. Ciągle ktoś, i to bynajmniej nie związany z Kościołem, ale związany z tą stroną przeciwną, tak, powraca do sprawy świętego Stanisława i ma jakiś przymus. Nie wiem, czy taki autorski, Wyrastający z serca, czy, czy przymus narzucony przez kogoś, żeby napisać coś o tym, że święty Stanisław to jednak zdrajca. No więc, proszę Państwa, to są mm, teorie, które opierają się na gruntownej niewiedzy osób piszących. Na gruntownej niewiedzy. Wszystko w Polsce dotyczące interpretacji śmierci biskupa krakowskiego Stanisława Ze Szczepanowa opiera się na jednym źródle: yy, 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 spóźnionym w stosunku do samych wypadków, czyli na kronice Gala. Nie wiemy, kim był Gal. Nie wiemy, jak wyglądało życie na dworze Bolesława Krzywoustego, na którym Gal przebywał. Po ojcu Krzywoustego, czyli w Władysławie Hermanie, został chyba jeden dokument tylko, tak? A cała historia świętego Stanisława jest legendą. No ale proszę państwa, skoro mamy... Jest tak... Taka mała ilość źródeł, to zawsze można przeprowadzić śledztwo poszlakowe. I to jest, proszę Państwa, śledztwo poszlakowe. Żeby przeprowadzić śledztwo poszlakowe, trzeba połapać jakieś punkty, jak w geodezji, proszę Państwa. Muszą być, mu, mu, musi być jakaś osnowa. Trzeba połapać jakieś punkty w terenie, które dadzą nam, pozwolą nam się zorientować co do naszego własnego położenia, czyli co do położenia tej historii, jak ona, jak ona wygląda. Jak ona wyglądała w czasach współczesnych biskupowi Stanisławowi i jak ona została wykorzystana pierwszy, drugi, trzeci i piąty raz przeciwko Kościołowi w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Tak to trzeba zrobić i ja to właśnie tak zrobiłem. Proszę Państwa, ja pisałem o tym wielokrotnie, już nie będę tutaj żadnych robił tajemnic z tego. Na czym się to zasadza? Na rzuceniu troszkę szerszego światła na całą tę sprawę, to znaczy podnosimy ten klosz, w którym jest lampa, nieco wyżej i nie patrzymy tylko na najbliższe otoczenie Polski, czyli nie omawiamy polityki XI wieku, z tak? drugiej połowy XI wieku w kontekście Czechy Cesarstwo Ruś Kraków. Bo to jest za mało, żeby cokolwiek wyjaśnić, proszę Państwa. To jest zdecydowanie za mało. Podnosimy tę naszą lampę czarnoksięską wyżej i widzimy, że oprócz tych państw i tych organizacji, które wymieniłem, mamy jeszcze Bizancjum, mamy rosnącą w siłę Wenecję, najważniejszy, moim zdaniem, motyw w całej historii króla Bolesława Śmiałego i, i świętego Stanisława Męczennika. Mamy Normanów. I mamy Rzym. To jest bardzo skomplikowany układ, proszę Państwa. Bardzo skomplikowany układ, i my niestety patrzymy na niego poprzez taki dość oszukany pryzmat. To znaczy, nam się wydaje, ponieważ tak to jest przedstawiane, że istniała jakaś opozycja papież-cesarz, cesarz niemiecki, i ta opozycja przekładała się, na, jakby to powiedzieć, na sytuację w terenie. Tak? Więc jak mamy władcę chrześcijańskiego świata cesarza. I papieża, który teoretycznie powinien z cesarzem współpracować, i mamy ten konflikt Henryk IV, Grzegorz VII, to ten konflikt w mniejszej skali przekłada się na Konflikty lokalne, czyli jeżeli mamy jakiegoś władcę, dajmy na to w Krakowie, yy, i jest jakiś hierarchia kościelny, to ten schemat papież- cesarz pasuje do tego lokalnego schematu. Nie pasuje, proszę państwa, nie pasuje. To jest fałszywy sposób rozumowania i w ogóle błędne myślenie. Nie ma takich rzeczy, ponieważ tak naprawdę wystąpienie papieża Grzegorza VII było wielkim zaskoczeniem dla wszystkich wielkim zaskoczeniem, także dla hierarchów a Papież Grzegorz, żeby przeprowadzić swoje reformy, żeby e, zwyciężyć, żeby, żeby e, utwierdzić dominującą po, pozycję Kościoła, czyli władzy e, boskiej nad władzą ziemską, władzą polityczną e, cesarzy i królów, musiał sięgnąć po jakieś oparcia, e, po jakieś, jakieś wsparcie dosyć egzotyczne. Tak? Proszę Państwa, sojusznikami papieża, nie od razu oczywiście i nie e, za darmo, byli Normanowie, to sobie musimy powiedzieć wprost. To nie jest oczywiście mi, miła wiadomość, bo Normanowie to nie byli sympatyczni ludzie, to nie byli mnisi kluniaccy, którzy zajmowali się kontemplacją i modlitwą i pracą, tylko ktoś zgoła inny. Ktoś zgoła inny. To byli bardzo zdecydowani ludzie, którzy przypłynęli na swoich łodziach na Sycylię i do południowych Włoch, wkroczyli do posiadłości papieskich, zaszantażowali Ojca Świętego, a następnie przedstawili mu plan zdobycia Bizancjum i osadzenia tam własnej normańskiej dynastii. Ten plan był niezwykle uwodzicielski, a poza tym papież nie miał trochę wyjścia musiał stawiać na Normanów, ale szukał też innych sojuszników. W hierarchiach poza Italią. I w hierarchiach poza cesarstwem. E, oczywiście e, mam tutaj na myśli hierarchie krajów takich jak Polska i Węgry, tak, które e, ochrzczone w X wieku, e, proszę Państwa, były podporą Rzymu i były, e, jakby to powiedzieć, e, no, nasączały w tę strukturę Kościoła świeżą krew, tak, świeżą siłę. I z nich, oprócz, oprócz reformy kluniackiej, również papież czerpał, czerpał moc, żeby przeciwstawiać się politycznej dominacji, dominacji cesarza. Natomiast nie ma opozycji papież cesarz. Ta opozycja jest zaskoczeniem dla wszystkich. Ona się rodzi dopiero później. Natomiast jest cały czas, proszę państwa, opozycja cesarz-cesarz. To znaczy jest sojusz pomiędzy, pomiędzy cesarzem niemieckim a cesarzem bizantyjskim, ale sytuacja jest bardzo labilna, przypominająca relacje pomiędzy Wenecją a Bizancją. I ten element bizantyjski jest tutaj szalenie ważny. Ja nie postawiłem takiej hipotezy, ominąłem ją, natomiast uważam, że ona jest słuszna. To znaczy, że my nie rozumiemy jednej bardzo ważnej rzeczy. Penetracji, silnej penetracji Europy Środkowej przez ludzi z Bizancją, przez Greków. Nie wiemy, jaki to miało wymiar, czy miało to wymiar Yy, Sakralny, czy miało to wymiar szpiegowski, wojskowy, kupiecki. Natomiast są zabytki archeologiczne potwierdzające obecność Greków na ziemiach polskich. Teraz, proszę Państwa, co jest dziwnego? Ludzie bardzo łatwo wierzą w to, że. Normanowie, wikingowie, jakich tam będziemy zwać, przypływają do Italii, przypływają na Sycylię, płyną do Bizancjum, mają rozmaite interesy na całym świecie. Dopływają na Labrador, spotykamy ich w dorzeczu Wołgi nad Morzem Kaspijskim. Natomiast w to, że Grecy z Konstantynopola przyjechali do Krakowa albo nawet dalej. W to nie uwierzy nikt. I to jest tam jest coś niezwykłego, że, że ta powszechna wiara w to, że, że ta mobilność polityczno-wojskowo-gospodarcza jest przypisana tylko do pewnych nacji, a do innych nie. Znaczy, no zapewne tak jest. Bushmeni podróżują mniej niż Hindusi na przykład tak, we współczesnym świecie, ale dawniej to chyba aż tak wielkich rozgraniczeń nie było. Poza tym no, interesy cesarstwa były jednakowoż prowadzone, i te interesy prowadzili zaufani ludzie. Proszę Państwa, koncepcja jest taka, król Bolesław nie był żadnym człowiekiem papieża, to jest złudzenie i to jest potwierdzone w źródłach. Jeżeli ktoś nie wie, niech sobie przeczyta książkę pod tytułem Książka Adama Krawca, Król bez korony, Król bez korony, Władysław Herman. Tu są potrzebne informacje, które wyjaśniają sprawę. Orientacji politycznej Bolesława Śmiałego. Jestem głęboko przekonany, że podobnie jak Gejza na Węgrzech, który przyjął koronę z Bizancjum, król Bolesław również przyjął koronę z Bizancjum. Że nie było zgody na koronację, natomiast król Bolesław poparty weneckimi pieniędzmi i nierozpoznanymi póki co politycznymi aspiracjami Konstantynopola w Europie Środkowej, przyjął koronę. Z Bizancją. I tą koroną się koronował. Skończyło się to w ten sposób, że skończyło się to konfliktem z biskupem krakowskim. Jestem przekonany, że tak właśnie było. Oczywiście nie mamy dokumentów, prawda? I to jak historycy mówią, proszę Państwa, nie możemy ignorować źródeł, bo tylko na podstawie źródeł piszemy historię. Źródeł może nie możemy, ale fakty już możemy, prawda? Jak dobrze wiemy, ignorowanie faktów to jest, jakby to powiedzieć, podstawowa aktywność historyków. Tak? Oni się zajmują głównie ignorowaniem faktów i głównie badaniem źródeł. Akurat do tego mamy jedno źródło i wszyscy je badają od tysiąca lat. Prawda? Natomiast wszystkie fakty, które mamy dookoła, są nieistotne w sposób totalny. Nieważne, w ogóle nie ma ich, tylko źródła są ważne. No, więc nie możemy ignorować faktów. Nie ignorujemy źródeł, ale nie możemy ignorować faktów, proszę Państwa, faktów politycznych. A jeżeli mamy taki fakt polityczny bezsporny, jak koronowanie się króla Gejzy koroną z Bizancjum na, na króla Węgier, a w pracy takiej podstawowej, pracy szkalującej świętego Stanisława, pracy napisanej przez Tadeusza Wojciechowskiego, czytamy, że no tak, Gejza się koronował koroną z Konstantynopola, ale to jest nieważne. No, jak nieważne. No właśnie to jest ważne. No jak można powiedzieć, że coś jest nieważne, tak? Gejza występuje przeciwko Cesarzowi niemieckiemu. Koronuje się. Koroną z Konstantynopola jest protegowanym króla Bolesława. Trudno przypuścić, żeby król Bolesław nie wyciągnął tej samej karty stali, prawda? Celowo. Natomiast interpretowane to jest tak, że on zwalczał Niemców dla dobra papieża. No, no nie. Polityka była trochę bardziej skomplikowana y, niż nam się wydaje. Tak? Sojusz papieża z Normanami nie był ani oczywisty, ani przyjemny. Y, Normanowie uratowali Ojca Świętego, w końcu wyprowadzili go z Rzymu, pozwolili mu umrzeć w spokoju. Natomiast no, sojusz był faktem, natomiast no, nie, nie było to nic, y, co się nadawało do jakiejś adoracji czy też admiracji. Tak? Podobnie było z sojuszami, z sojuszami Bolesława i z jego konfrontacjami. Jego walka z Niemcami nie ma nic wspólnego z konfliktem Henryk IV, papież Grzegorz VII. To są interesy węgierskie i to są interesy, których my nie rozpoznajemy. I konflikt pomiędzy protegowanym Konstantynopole, a protegowanym cesarza z Niemiec, który rości sobie prawa do tego, żeby mianować królów, mianować książąt i mianować hierarchów kościelnych. O to chodzi. A papież chce mu to uniemożliwić. Także więc sytuacja jest, proszę Państwa, o wiele bardziej złożona. Podsumowując, święty Stanisław nie był zdrajcą. Nie można interpretować historii na podstawie jednego źródła. Trzeba oświetlić to wszystko z większej wysokości. A książeczka niniejsza jest, mam nadzieję, wstępem tylko do całej serii takich gawęd o postaciach świętych. Następny będzie święty Andrzej Bobola. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.